Hej, witam was serdecznie, 100 lat Overwatchowi. 24 maja mijają 3 lata od premiery gry i jak co roku rusza wydarzenie sezonowe Rocznica. Właściwie jeden z moich ulubionych eventów. Rocznica to nie tylko nowa zawartość kosmetyczna, ale też na 3 tygodnie zostają odblokowane przedmioty z pozostałych wydarzeń sezonowych. Tak samo ze skrzynkami rocznicowymi, z nich też mogą wypaść inne kosmetyki. Na dodatek w salonie gier codziennie są do wyboru pozostałe sezonowe rozruby, jak zemsta doktora z Wallensteina czy polowanie na Yeti. A dzisiaj tradycyjnie zapraszam do obejrzenia prezentacji nowych przedmiotów kosmetycznych. I powiem wam, że jest lepiej niż zwykle. Umieszczono wiele odniesień do popkultury, a skórki są po prostu fenomenalne. Za każdym razem jak rusza kolejne wydarzenie sezonowe, to podobają mi się 2, góra 3 skiny. Tym razem prawie każda legenda jest dla mnie świetna. Zatem zapraszam do oglądania. Postaram się też skomentować te najciekawsze przedmioty, a na koniec podsumuję te rocznice. Tak jak zawsze, zacznijmy od nowych kwestii i graffiti. Burzyciel, Ash i Baptiste, jako że zostali dodani po ostatniej rocznicy, dostali po 3 kwestie i 1 graffiti. Natomiast wyjątkowo wielu bohaterów otrzymało po 1 kwestii, a w tle pokażę ich spreje, które już kiedyś dostali. Ktoś chce się ze mną spróbować? Lezę gdzie chcę. Życie jest jak autostrada. Boki zrywać. Powiedziałbym, że to nie mój problem, ale zazwyczaj okazuje się, że tak nie jest. Zaleciłbym odpoczynek, ale kto ma na to czas? Samoocena. Kule się w sobie. Toczy się. Wielkie zwycięstwo małego ssaka. Slang day vegan. Tutaj się na chwilę zatrzymamy. Mamy chyba do czynienia z wielkim failem ze strony Blizzarda. Sami nie wiedzą, jakie kwestie są w ich grze. Gdy Brigitte została dodana do Overwatch, dostała taką oto kwestię. Slang day vegan. A to jest ta rocznicowa. Slang day vegan. Czyżby kosmiczne przeoczenie? Sądzę, że to zmienią. Dobrze znam swoje statystyki. Miecz to elegancka broń na bardziej cywilizowane czasy. To jest świetne nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. W angielskiej wersji słowa Genjiego są identyczne jak te, które wypowiedział Obi-Wan Kenobi w Nowej Nadziei. The sword is an elegant weapon for a more civilized age. An elegant weapon for a more civilized age. Obowiązek to najwyższa z wartości. Niech ktoś wezwie karetkę. Tutaj niestety polska wersja nie była w stanie oddać znaczenia oryginalnej kwestii. Po angielsku słowa łaski brzmią Someone call the wambulance. Tłumacząc potoczne wambulance, wyszłoby nam coś w stylu płaczbulans. Lubię oba gatunki muzyki. Country i western. Przepraszam. No tutaj też jest kicha z polskim tłumaczeniem. W angielskiej wersji ta kwestia to jest najzwyklejsze sorry, tyle że po chińsku. Sorry, I'm sorry. Ewolucja nie wszystkich obdarza na równi. Jeśli zabłądzę, zwróć mnie do Efi. Młot! Dawać mi mój młot! Lubię to. Cóż za dramatyzm. Moje szwedzkie klopsiki są najlepsze. Lepiej mieć i szczęście, i umiejętności. Gaduła z ciebie. Nie lubię gaduł. Jaka jest moja tajemnica? Pompki, przysiady i dużo soków. W źrenicy widzę wszystkie twoje słabości. Jak na mój gust, bomba! Umarłem jako bohater, ale przeżyłem jako złoczyńca. A to też jest świetne nawiązanie. Słowa żołnierza 76 są inspirowane zdaniem wypowiedzianym przez Harvey Denta w filmie Mroczny Rycerz. I've died a hero and lived long enough to become the villain. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Dodano 3 zwycięskie pozy. I ponownie mamy nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Poza Orisy jest inspirowana plakatem Nowej Nadziei. Oczywiście nowymi emotkami są tańce. Rzecz jasna, otrzymali je Burzyciel, Ash i Baptiste. Jakoś te dla Ash i Baptista mi się nie podobają. Za to taniec chomika po prostu wymiata.
oczywiście przyszedł czas na skiny. Tak jak mówiłem na początku filmu, tegoroczne skórki są fenomenalne. Tym skinem wyrażenie bagiety jadą nabiera nowego znaczenia. Za granicą też śmieszkują, bo Brigitte od dawna została ochrzczona jako The Fun Police, czyli funkcjonariusz policji, która zakazuje dobrej zabawy. To jest ten skin, o którym mówił Jeff. Skórka miała spowodować, że internet wybuchnie. No nie wiem, Kaplan. Musimy przestać brać jego słowa dosłownie. Dla niego wszystko w Overwatch jest takie och i ach. Fara wygląda, jakby uciekła z kolonii księżycowej Horyzont. Blizzard ukradł mi pomysł. Postać, nad którą pracuję w warsztacie, jest mniej więcej w takim stylu. Się prezentują przedmioty kosmetyczne i sądzę, że najwyższa pora zrobić coś, z czym zwlekałem kawał czasu. Mam uzbierane 15 tysięcy kredytów, postaram się zdobyć jak najwięcej skrzynek rocznicowych, na dodatek mam zachomikowane jakieś 50 lootboxów z pozostałych wydarzeń. To w takim razie, na koniec rocznicy wydam to, co mi zostanie i kupię wszystko, czego mi zabraknie. Jest jedna rzecz, czego mi zabrakło na tej rocznicy. Nowej mapy. 2 lata temu Blizzard dodał Czarny Las, Castillo oraz Nekropolię, a w zeszłym roku wprowadzono Petrę, a teraz nic. No ale spoko, sądzę, że to warsztat miał być tą największą nowością. Mam nadzieję, że skoro ten dodatek został już wprowadzony na główne serwery, to pojawi się znacznie więcej ciekawych trybów. No i twórcy powtarzają, że to dopiero początek i workshop będzie stale ulepszany. No to co, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że film się spodobał, trzymajcie się. Cześć! Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek, wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.